Cześć, witajcie! Dobrze pewnie wiecie, że tydzień temu została zapowiedziana aktualizacja Minecrafta 1.20. Aktualizacja, wobec której mieliśmy chyba wszyscy zbyt duże nadzieje, a nawet jeżeli oczekiwania były niskie, to i tak raczej nie zostały one spełnione. Mamy tutaj kilka problemów, aczkolwiek uważam, że mimo wszystko ta aktualizacja może się udać. Raczej nie będzie najlepszą w historii, ale powinna być solidną aktualizacją, która doda sporo fajnych rzeczy i o tym sobie dzisiaj pogadamy. Jeżeli lubicie temat Minecrafta 1.20 i w ogóle aktualizowanie Minecrafta, zasubskrybujcie kanał, będzie fajnie. Jak zostawicie łapeczkę dla zasięgu, też się bardzo za to uśmiechnę. Dzięki piękne, a teraz zacznijmy. Myślę, że śmiało mogę stwierdzić, że tegoroczny Minecon był albo jednym z najgorszych, albo i najgorszym w całej historii tych imprez. Kiedy niestety zostaliśmy zawiedzeni Minecraftem 1.19 niespełnionymi obietnicami, Mojang postanowiło wyciągnąć z tego wnioski, jednak nie takie, jakie byśmy chcieli. Nasze oczekiwania raczej były duże. Wszyscy mieliśmy nadzieję, że Mojang w końcu wyciągnie wnioski po ostatnich Mineconach, kiedy zapowiadali pewne rzeczy i koniec końców tych niestety nie dodawali, albo zapowiedziane rzeczy musiały zostać podzielone na dwie aktualizacje. I faktycznie Mojang wyciągnęło wnioski. Rzeczy, które nam pokazano, czyli wielbłąd, deski z bambusa, wiszące znaki czy biblioteczki, do których możemy wkładać książki, są to bardzo fajne rzeczy, ale problemem jest to, kiedy rok temu nam zapowiadali Wild Update, na Mineconie przedstawiono niemalże całą zawartość aktualizacji. Nowości, które przedstawiono nam w gameplayu, w większości, dokładnie mówiąc oprócz świetlików, faktycznie w grze zawitały. I problem w tym, że to była tak na dobrą sprawę cała aktualizacja. Te rzeczy były zrobione, prototypowe i wystarczyło je dopracować i zaimplementować w snapshotach. Jeżeli chodzi o rzeczy, o których nie wiedzieliśmy na Mineconie, a się koniec końców pojawiły, to tak na dobrą sprawę kompas odzyskania i dystansowy atak Wardena. Od tamtej zapowiedzi minął rok. W ciągu tego roku dopracowali pokazane rzeczy i na dobrą sprawę zrobili w pełni działające 4 kolejne zaprezentowane w tym roku. Ogrom czasu minęło, a Mojang nie zrobiło zbyt wiele. Oczywiście, naiwnym byłoby powiedzieć, że to, co nam dodano w ostatnim snapshocie w związku z 1.20, to są wszystkie rzeczy, które zrobili. Na pewno nie, mamy mnóstwo innych już zaczętych projektów, które są teraz rozwijane. Problem jest taki, że tylko te 4 rzeczy zostały na tyle dopracowane, że możemy je teraz testować. Rok. To bardzo dużo czasu. Przypomnijmy sobie Minecrafta 1.14, który na Mineconie został zapowiedziany jako gigantyczna aktualizacja i nie dość, że wszystko, co zostało pokazane na Mineconie, zostało koniec końców dodane do gry, to jeszcze pojawiło się sporo rzeczy, o których wcześniej nie widzieliśmy, jak bloki stacji roboczych, czy na przykład latarnie. Pomimo, że wydali tak wielką aktualizację, chwilę później rozpoczęto pracę nad kolejną wersją 1.15 i pierwsze snapshoty do tejże wersji zaczęły pojawiać się już w sierpniu. Tego samego roku, w grudniu, pojawiła się pełna wersja, a jednocześnie podczas tworzenia 1.15 została nam zaprezentowana wersja 1.16 Nether Update, uważana przez wielu, w tym mnie, za jedną z najlepszych aktualizacji w historii Minecrafta. To pokazuje, jak zmieniło się podejście twórców do tworzenia aktualizacji. Uczciwym oczywiście byłoby wspomnieć, że pandemia, która miała miejsce w 2020 i 2021 roku, na pewno na to wpłynęła. Aczkolwiek teraz mieliśmy cały praktycznie rok 2022, gdzie raczej wszyscy wróciliśmy już do normalnego trybu życia, takiego jak przed pandemią. A mimo wszystko w ciągu 2022 roku zapowiedziane w koncept artach rzeczy nie zostały dodane do Minecrafta 1.19 do Wild Update i w tym roku na Mineconie pokazano nam tylko 4 skończone rzeczy. Na coś Mojang musiało poświęcić swój ogrom czasu i moja teoria jest taka, że gigantyczne zasoby ludzkie oraz czasowe poświęcono na znienawidzone przez graczy reportowanie czatu. Ale pomimo tego, że w tym roku Minecon niesamowicie mnie zawiódł, tak samo jak te wszystkie do tej pory przygotowane rzeczy, tak mam wielkie nadzieje wobec Minecrafta 1.20, bo ten naprawdę może się udać. Troszeczkę wracamy do korzeni. Pokazano nam 4 rzeczy na Mineconie i chwilę później dodano je w snapshocie. Wobec Minecrafta 1.20 na pewno planowane są kolejne bloki, kolejne moby, może nawet i kolejne struktury. I to jest akurat przyjemna sprawa, ponieważ być może raz w miesiącu, albo nawet i co tydzień będziemy powoli, dawkowo otrzymywali kolejne rzeczy, które, co najważniejsze, są nam obce. Nie mamy pojęcia, co jest planowane dla Minecrafta 1.20 i co się w nim pojawi, więc jeżeli będą pojawiały się kolejne snapshoty z fajnymi niespodziankami, może to być bardzo przyjemne oczekiwanie i mega przyjemne poznawanie wszystkich nowości, jakie nam zaserwuje Mojang. Pomimo tego, że nie zdradzono nam tytułu aktualizacji, wspomniano na Mineconie, że ta będzie się skupiała na wyrażeniu siebie. Dodatkowo jeden z deweloperów, King Dogs, znany jako twórca Edermoda, który później znalazł zatrudnienie w Mojang, wspomniał na Discordzie, że ta aktualizacja będzie bardzo skoncentrowana na budowaniu. Teoretycznie mówi nam to bardzo dużo i jednocześnie niewiele. Podejrzewać możemy, że w tej aktualizacji otrzymamy naprawdę gigantyczną ilość bloków, więc dla mnie jako budowniczego jest to bardzo przyjemna sprawa. Niemniej jednak bardzo liczę, że w tej aktualizacji nie zabraknie aspektów typowo survivalowych. Póki co zapowiada się, że takowe się pojawią, co zresztą widzimy chociażby po dodaniu wielbłąda, który raczej niewiele z budowaniem ma wspólnego, ale jest bardzo przyjemnym dodatkiem i mam nadzieję, że Mojang dalej w tym kierunku będzie podążał. Za to bambusowe wyroby, wiszące tabliczki czy interaktywne rzeźbione półki na książki już zdecydowanie do tej tematyki aktualizacji pasują bardzo. Wydanie aktualizacji planowane jest na 2023 rok i patrząc na daty wydań poprzednich wersji, mogę spokojnie, myślę, tutaj spekulować, że pełna aktualizacja pojawi się na wakacje w przyszłym roku, prawdopodobnie przełom czerwca bądź lipca. Tutaj niestety będzie trzeba wspomnieć o pewnej słabej rzeczy, która mi się osobiście nie podoba, no ale cóż, nie mamy innego wyjścia. Mojang potwierdziło, że będziemy otrzymywali jedną dużą aktualizację rocznie, więc najprawdopodobniej w przyszłym roku otrzymamy właśnie 1.20, za 2 lata 1.21, za 3 lata 1.22. Ale jest też druga, pozytywniejsza strona medalu. Jako że Mojang będzie chciał wydawać częściej mniejsze aktualizacje, które są tak zwane poprawkowe, czyli na przykład jak teraz dostaliśmy 1.19.2, tak teraz dostaniemy 1.19.3 i właśnie dla tej wersji został wydany niedawno snapshot i to jest naprawdę pokręcone. Jeżeli chodzi o typową wersję Minecrafta 1.19.3, to w niej zostanie na pewno zmieniony ekwipunek na Creative, co jest zresztą bardzo kontrowersyjną kwestią, ale myślę, że spokojnie, bez problemu się do tego wszyscy przyzwyczajimy. Dodatkowo te drobne zmiany z generowaniem twierdz czy brak cząsteczek przy niszczeniu bloku bariery. Kwestia czterech rzeczy, które oczywiście są m.in. wielbłądem czy wiszącymi tabliczkami, jest to już wersja 1.20, ale dostępna w snapshocie do 1.19.3. To też mi się za bardzo nie podoba. Wolałbym, żeby tak jak kiedyś, wszystkie snapshoty już tyczyły się nowej aktualizacji i można było bez problemu na nich grać, korzystając z tych nowości bez bawienia się w jakieś przełączanie datapaków. Mam wielką nadzieję, że Mojang z tego kierunku zrezygnuje i z powrotem będziemy mogli otrzymywać te snapshoty z nowościami bez wspomnianego bawienia się w datapaki. 27 października pojawi się transmisja Minecraft Now na kanale Minecrafta, gdzie jak teoretycznie co miesiąc, a praktycznie co kilka miesięcy Mojang będzie rozmawiało na temat Minecrafta. Myślę, że jest szansa, że przy tej transmisji zostaną pokazane kolejne rzeczy, które są planowane dla Minecrafta 1.20 i być może właśnie w takich co kilkumiesięcznych interwałach będzie nam ujawniona kolejna część tej aktualizacji, dzięki czemu będziemy właśnie stopniowo poznawali kolejne rzeczy. Jeżeli tak by się miało faktycznie stać, szczerze mówiąc, już teraz w pewien sposób cieszę się na to, bo to będzie bardzo świeża sprawa, kiedy dawkowane nam będą wszystkie nowości, a my będziemy mogli cały czas na świeżo się nimi cieszyć. Oczywiście inną kwestią byłoby to, gdyby faktycznie co tydzień, w każdym kolejnym snapshocie jakaś drobna rzecz, jakiś nowy blok, mob byłyby dodawane. Wtedy przez naprawdę długi czas do wydania aktualizacji moglibyśmy cały czas się cieszyć tą wersją, a nie, że na przykład, jak bywało to w przypadku nawet mojego ukochanego 1.16, w ciągu kilku pierwszych snapshotów dostaliśmy niemalże całą zawartość aktualizacji, a potem jakieś drobne poprawki błędów, chociaż też trzeba uczciwie przyznać, że później, nawet kilka miesięcy od wydania pierwszego snapshota, pojawiały się ciekawe rzeczy, nawet takie jak chociażby biom bazaltowej delty, o którym wcześniej absolutnie nic nie słyszeliśmy i to była naprawdę przyjemna niespodzianka i takowych niespodzianek wobec Minecraft 1.20 możemy mieć więcej, jeżeli Mojang faktycznie zdecyduje się podążać tą ścieżką, o której przed chwilą mówiłem. Trzymam kciuki. chcieli, żeby tak było. Koniecznie dajcie znać, moi drodzy, co sądzicie na temat rozwoju Minecraft 1.20. Podoba wam się ten kierunek, czy wolelibyście, żeby całe plany zostały przedstawione na Mineconie, a potem te plany powoli byłyby realizowane, tak jak w sumie było to do tej pory. Dzięki wam piękne za obejrzenie, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się materiał podobał i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych jakichś filmach, takich jak chociażby ten, gdzie gadam jakieś głupoty. Trzymajcie się, cześć!